panią Kadzińską Bogunią, nauczyła nas języka polskiego. Bardzo dobra nauczycielka, super. Pan Wdowczyk, oczywiście matematyka. No, to opinie były różne, ale jeśli chodzi o, no, o przedmiot, super. Wykładowca, z tym, że musiała być, zawsze była cisza, był porządek, ale pan Wdowczyk, super nauczyciel. Była ta pani Fondalińska? No wtedy to różne, bo pani Fondalińska to wtedy, tak jak ja pamiętam, za okupacji, to ona wszystkich przedmiotów uczyła. No właśnie, to nauczycieli. Bo to nauczycieli już było wtedy brak. To tak ona była wychowawczynią. Część poginęła. No pani też, pan Grzegorczyk nas nauczył, uczył matematyki. Ale specjalnie nazwiska swojego to nie chciała ujawniać, bo bała się, że Niemcy mogą się prędzej o niej dowiedzieć. To do tego zespołu dochodził tak mój brat Zygmunt, Karol Wiśniewski i Wójcik, kierownik szkoły z Bukówna. Że tu są najważniejsze rzeczy, czyli odpowiadamy sobie na pytanie kto, gdzie, dlaczego i kiedy. Im niżej, mniej ważne informacje. Ma to różne uzasadnienia, ale między innymi takie, że jak ktoś czyta i przeczyta początek i nie dowie się z tego początku nic, albo to go nie zainteresuje, to dalej już nie wie. Naród uciemiężony, po stronie niemieckiej, łapanki, aresztowania, żołnierzy z 1939 roku wywozi się najczęściej do obozów albo na roboty niemieckie. Przeszło przecież 400 tysięcy żołnierzy po wojnie obronnej, zostało wywiezionych. Drugi rozbiór w 1793, później trzeci rozbiór w 1795 i to wszystko skomplikowało sprawę. Komisja po prostu przestała funkcjonować.